Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w kolejnym odcinku z Dark Souls 3. Mam nadzieję, że tym razem uda się klepnąć gościa z Ujigataną, no bo to... A i to po prostu wstyd, to po prostu wstyd. Siara, autentyczna siara. Tak to nie powinno wyglądać. Na szczęście duszy Czech tam dużo nie zostawiłem. Poza tym jeszcze nie wiem w dalszym ciągu, czemu startuję stąd, a nie z tamtego ogniska. Choć nie, tam właściwie... Aha, już wiem, dlaczego nie startuję z tamtego ogniska. Czyżbym go nie rozpalił po prostu? To skorzystałem z kapłanki. No też właśnie. Nie, dobra, to pozwólcie, że naprawię ten błąd czym prędzej. Mam tutaj coś, czym można rozpalić to ognisko. Kręty miecz, wyciągnięty z Judexa Gandyra. I właśnie chyba przez to poszła fama wcześniej, przed premierą tej gry, że można tworzyć własne ogniska. Tak, można. To jedno. Ej, może gdzieś tam w trakcie trwania gry jeszcze coś tam się pojawia, no ale kochani, naprawdę to nie jest jakiś główny feature tej gry. Że tworzymy własne ogniska. Oj, co to, to nie. Ale dobra, moment, zgubiłem wyjście. Moment, tu? Nie. Tutaj jeszcze, po schodach do góry. Tutaj w lewo, no. Okej, nie, bo będę musiał sobie przypominać takie rzeczy. Topografia terenu może będzie mi w pewnych momentach znana, ale na pewno nie w całości, nie zawsze. No, to właśnie nie wiem, po co to robię. Dobra, może po to, żeby z każdą kolejną próbą po prostu było mi tutaj łatwiej. W jakiś tam sposób. Nie, ale dobra, klepnijmy go wreszcie. Wydałoby pobiec troszeczkę dalej. Ej, on naprawdę się... On się tak zabiera, jakby chciał autentycznie spaść. No, takie trzy pchnięcia i... ponad 100 punktów obrażeń, no ej. Tak można robić. Pod warunkiem, że on nie będzie trafiał. A zdarza mu się. Ty tu nagminnie, niestety. Dobra, do oporu, do oporu. Już tylko pół czerwonego paska. No, chodź. Dawaj. On też ma pasek staminy. Jakiś tam, bo jakiś, ale ma. Ej, to było niezłe. Odsłuch od razu z momentalnym pchnięciem. No. Nie, nie w ścianę, nie, no, dobra, można powalczyć dalej, trochę, delikatnie, bo delikatnie, ale... No, jeszcze dwa takie komba i powinno być po nim. O, jest mi to oczo, trochę się podpaliłem, że już zaraz padnie. Ha, wreszcie. Jakim cudem mi to zajęło tyle w poprzednim odcinku, nie wiem. Ale mamy Ujigatanę, strój mistrza i... coś tam jeszcze, zaraz zobaczymy. Dobra, to nie w statusie, to w wyposażeniu. No, strój mistrza, czyli przy paskach tak po prostu. Obciążenie mi zdecydowanie spadnie, no ale wszystkie inne stacy... no niestety. Ale... no tutaj też, ta sama sytuacja. Tu nic nie dostaliśmy, kapturek jest, ale... Estok warto zamienić na... Ej, no nie mogę? Dlaczego nie mogę? Wytłumaczcie mi to, proszę. Gdzie są moje stacje? 16 zręczności jest potrzebne. Okej. Okay. Ja mam 15 i chyba tyle, żeby jeszcze momentalnie ulepszyć postać, więc spokojnie. To zaraz się pojawi w moich dłoniach. No chyba, że ta gleba mnie tutaj zabije. Bo tu jest wysoko nawet. A nie aż tak. Dobra, i w sumie już można zacząć gadać tutaj z tubylcami. No, ale przede wszystkim zacząć od niej. What? Sorry, wyłaszcie. Ale tutaj przewijam już, że powiem, z automatu. A tutaj są kwestie, które wy jeszcze nie słyszeliście prawdopodobnie. No i tak, w sumie to prawie ją przybiłem estokiem już na dzień dobry. No i tak jak mówiłem, zręczność. A, i w sumie tylko to mogę. Czyli już poziomy zaczynają dużo kosztować, a to jest dopiero sam początek. Dobra, i poproszę teraz ten oto mieczyk. No jak to? Ile? I 11 w sile, a ile ja mam? 10. Okej, to jeszcze jeden poziom. Niestety nie wiem, od ilu duszyczek jest kolejny, więc nie wiem, czy farmować tamtych.
Ale nie, w sumie mogę pogadać najpierw. Roused from the sleep of death. Well, you're not alone. We unkindled are worthless. Can't even die right. Gives me conniptions. And they'd have us seek the lords of Cinder and return them to their molding thrones. But we're talking true legends with the metal to link the fire. We're not fit to lick their boots. Don't you think? No i nasze zadanie, jakie zostało postawione przed nierozpalonymi, czyli pustymi inaczej, używając terminologii z poprzednich części, jest takie, czyli po prostu na te tutaj trony sprowadzić ich prawowitych władców, właścicieli, ale nie wszystkich, bo jeden już tam siedzi. Ludlek, jeżeli dobrze pamiętam. Zresztą pogadajmy z nim. Co pamiętam, ma całkiem ciekawe kwestie. Zresztą też ja w swoim przejściu tej gry trafiłem na niego bardzo, bardzo późno. No, można go nie zauważyć. I am Lutleth of Corland. Look not in bewilderment as I say. I linked the fire long ago, becoming the Lord of Cinder. If substantiation be thy want, set thine eyes upon my charred corpse. This sad cadaver, no need to be coy. Have a closer look. W pewnym momencie swojego przejścia gry myślałem, że to jest bohater z dwójki po prostu, no bo tutaj jak gdyby seria Souls opiera się na takich cyklach, że jest cykl ognia, światła, kiedy wszystko jest niby fajne, niby wszystko rozwija, ale później odciąga czas mroku. Ogień przygasa i tak samo właśnie jest tutaj. I naszym zadaniem jest na nowo wzniecić płomień. Knowest thou of our purpose? A żeby to zrobić, potrzebujemy żaru od władców pogorzelisk. For the linking of the fire. O, o czym właśnie mówi Ludle. The fast fading flame must be linked to preserve this world. A reenactment of the first linking of the fire. So it is. I became a lord of Cinder. I may be but small, but I will die a colossus. To jest są piękne słowa dopiero. Może jestem mała, ale umrę śmiercią giganta. Now, now. Do not be away over long. Znaczy inaczej, no gdyby nie on, to byśmy mieli jeszcze jednego bossa więcej do rozklepania, a tak pozostaje tylko raz, dwa, trzy i cztery. Czterech dużych głównych bossów i wielu, wielu pobocznych. A poza tym to nie jedyne zakamarki kamiczki zjednoczenia, jakie tutaj mamy. Jest tego sporo. Tylko nie wszystkie postacie będą jeszcze oczywiście tutaj obecne. Wręcz można powiedzieć, że póki co będzie tutaj pusto. Ale od samego początku jest jedna bardzo istotna dla rozgrywki postać. Zresztą już ją słychać w tle. Nie, to nie jest gościu z kataną, który trenuje teraz. Nie! To jest Kowal. I to znany tym z was, którzy grali w pierwszą część Dark Souls. I Andre. Jedyna postać, która chyba rusza ustami w trakcie mówienia. You're in search of the Lords of Cinder, I trust. A toilsome journey, I'd wager. You'll require good arms. Let me smith your weapons. I am a smith. Such is my purpose. I tutaj u niego możemy zrobić wszystko, między innymi przydzielić estusy, czyli teraz skoro nie korzystam z magii, mogę mieć 4 estusy od życia, albo po prostu, kiedy totalnie bawiłbym się w magię, a nie w zdrowie, co by było totalnie głupie, mógłbym zrobić takie coś, ale nie, na razie zróbmy tak, 4 estusy zdrowia. No i wzmocnić butelkę estusa można oczywiście fragmentem, których aktualnie jeszcze nie mam. Dobra, naprawa wyposażenia nie jest mi potrzebna, nie chcę broni ulepszać, jeszcze nie. Póki co postać, ale i oczywiście nasz sklepik. I am but a humble handmaid of the shrine. Weapons, armor, trinkets and spells. Właśnie, chyba że zaklęcie jakieś. To ease the burden of a weary traveler.
And yes, I'm undead too, but not so charitable as to give my goods away. Ashen One, fetch souls and bring them to me. As is thy wont, no? No, czyli tak jak mówiłem, po prostu opiekunką kapliczki jest ta oto pani, a do tego jeszcze ona pełni rolę sklepu. Mogę jej sprzedawać przedmioty, mogę też kupować. Zobaczmy, jakie ma zaklęcia. Jeżeli ma jakieś ofensywne, to warto by je kupić, ale ma też wspomożenie leczenie. Nie, kurczę, nie, no to jest cud. Ja bym potrzebował innego katalizatora zupełnie. Talizmanu, a nie kosturu. Kurde, dobra, nie, na razie nic nie kupuję. Autentycznie wolę ulepszyć po swoją postać, a potem z Uchigataną biegać i ewentualnie podejmować jakieś inne kroki. Nie, czy tutaj kogoś jeszcze znajdę w tym momencie gry? Nie, chyba nie. Normalnie tutaj grając pierwszy raz eksplorowałem, od cholery tutaj biegałem wszędzie, na samą górę, lewo, prawo, prawo, przód, tył. I chyba nikogo więcej tu nie było, ale mogę się mylić. Nie, zawsze warto się rozglądać. I też chyba przetestujemy teraz, czy jest możliwy do wykonania ten myk. Nasilenie olbrzymiego drzewa dopiero spadnie. No, tutaj cyklicznie można podnosić. Ale właśnie, tutaj nie dostaniemy się bez klucza, niestety. Tu już kosztuje 20 tysięcy, ale jest sposób, żeby tam się dostać tutaj, na górę. No właśnie, pytanie, czy się uda. Skacząc, odbijając się z tego drzewa. A, patrzcie, chyba je specjalnie przewrócili jeszcze bardziej troszeczkę. Albo wręcz przeciwnie. Dobra, ej, dajcie mi dosłownie 10 prób. Powinno się udać. A jeżeli się nie uda, no to trudno. Nie. Ale wiecie co, może stylem Benny Hilla na pełnym przyspieszeniu. No nie, no normalnie ta próba już by zadziałała po prostu, więc bardzo możliwe, kochani, że oni to po prostu spaczowali. No, to też by weszło. Byłem na tyle wysoko, żeby tam wskoczyć, przeturlać się już po dachówce samej, więc no raczej lipnie, ale jeszcze dwie próby. Czemu by nie? Może to akurat będzie jedna z tych dwóch. Ale faktycznie bardzo możliwe, że to już jest niestety niemożliwe. To może było zaoszczędzić 20 tysięcy. No i też jest to sekretna lokacja, jakby nie patrzeć. No ale dobra, ostatnia próba. No dobra, to była przedostatnia. Jeszcze jedna, tutaj się w ogóle nie udało na drzewo wbiec. No, nie. Trzeba bardziej, jak gdyby inaczej, wbiec na drzewo i momentalnie 90 stopni w prawo. Coś w... no w tym guście, tylko wyżej, lepiej i po prostu wskoczyć. Ale nie, bo zaraz zabiję moją postać. Więc może lepiej nie próbujmy już dalej. Tylko sprawdźmy, czy jest nasiono. Nie ma. Nie, ale dobra, to jest aby co kolejna odnoga, o której warto pamiętać, ale klucz kosztuje 20 tysięcy, więc zanim uzbieram 20 tysięcy, no to troszeczkę czasu minie. A tutaj jest inna droga, którą się można udać i którą wręcz trzeba się udać, tylko lepiej z pełnymi jestwami, jak dobrze pamiętacie zresztą. Tak w Dark Souls trzeba po prostu robić. Nie, ale może nie do olbrzyma. Może jednak tutaj, w kierunku wyjścia. Ok, z Uchigataną nie stał tam bez powodu. Tak samo tutaj jeszcze jest niezwiedzony przez nas odłamek. Czy tam niezwiedzona odnoga tego cmentarzyska. Z psami. Który się autentycznie można przestraszyć. No nie, no jak on wyleciał za tego narożnika? No co za menda, no. Może miałem się w Dark Souls 3 przestraszył, no bez przesady, po prostu bez przesady. Moment, jakaś wiadomość tutaj? Tak, no faktycznie, to był żart. Rzeczywiście, no umiesz czytać, masz dobre oko, wszystko się zgadza. Tylko nie wiem, czemu 41 plusów miała ta wiadomość akurat. Czyżby była aż tak odkrywcza? W ogóle system wiadomości i współpracy między graczami w tej części oczywiście powraca. Albo jest jeszcze lepszy, można powiedzieć, bo wiadomości można oceniać pozytywnie i negatywnie i to się zsumuje w jedną ocenę.
Więc negatywne odejmują, pozytywne dodają. Więc nie jest tak po prostu, że każde po prostu się odznacza. Że wiadomo, że może mieć 200 minusów, a wygląda jak 200 plusów. To właśnie nie wiadomo co. Po prostu widać, że jest często oceniana i tylko tyle. No ale dobra, tam gościa z Uchigatanu już nie ma, mam nadzieję. Więc to by się mogło wydawać, że jest nasza dalsza droga. Że tutaj wjedzie nasza podróż, ale nie można otworzyć z tej strony. Więc gdzie teraz? Dokąd tu zmierzamy? Ciężko określić, nie, serio. Nie pamiętam pierwszych fragmentów, ale też jak widzicie, pomijam cenne przedmioty. Tarcza wschód-zachód. Czyżby miała być lepsza od tej? Oczywiście, że tak, ale obronę fizyczną ma gorszą? Dziwne, ale dobra. Drewniana tarcza zdobiona starożytnym symbolem dwuwołowego orła. Rozmiarem jest bliższa małej tarczy. Tarcze z drewna są lekkie, poręczne i całkiem skuteczne w absorpcji obrażeń od magii. Umiejętność odparcie. Skuteczna jest zależnie od tego, w której ręce trzymasz. Dobra, weźmy. Jest większa. I odparcie, czyli klasyczna riposta. W przypadku puklerza to wyglądało troszeczkę inaczej. Nie wiem, właśnie czy lepiej, czy gorzej. I jak się sprawowało w praktyce, no ale... No znacie mnie, nie grywam w ten sposób. Po prostu nie odbijam ataków przeciwników, nie ripostuję, nie kontruję. Przyjmuję na tarczę, okrążam. Zresztą okrążam. I przebijam mieczem. A w ogóle właśnie, jak tam tarcza? Warto to sprawdzić. A może nie na tym. No połowę obrażeń przyjmuję, rzekomo. No nie, 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 nie. Odpadam 400, żeby ich używać, no ale nie na takich gościach, no ej no. Ale dobra, to skoro nie tutaj, to gdzie trzeba było iść dalej? Gdzieś w kapliczce Zjednoczenia się kryła dalsza ścieżka? Ej no, kurde. Pamięć pamięcią, bywa krótka, złudna i w ogóle, ale że... Aż tak? Nie, no chyba nie. Ale skoro nie tu, to gdzie? Kurzodnej mogę kupić za 20 tysięcy. Sporo. I takie kwoty na pewno nie będę miał w najbliższej czasie. Święty Król Rotrik. No inaczej, każdy tutaj ma swoje zaszczytne miejsce. Ja teraz tak zupełnie poważnie. Są tam jakieś boczne przejście, tam jeszcze postaci nie siedzą, okej, dobra, ale... Gdzie teraz? Może tu po prostu? Co, do wyjścia? Zwyczajnie? Nie, no kurde, jeszcze wyżej. Spróbujmy. Z prawej strony była jakaś odnoga, może też jest i z lewej. No, tam już byliśmy. A tu co? Tu autentycznie nic. Wow. A wiecie, gdzie można wejść? Tam można wejść, na górę. Właśnie wskakując tam na dachówki, albo używając klucza za 20 tysięcy. No jak wiecie bardzo dobrze, no tyle nie mam. I szybko mieć nie będę. Co, czyżbym miał się cofnąć tam aż? No raczej tak, udać się do zamku. No tylko pytanie, czy moja droga tam w ogóle ma sens? Dobra, przekonamy się, jakby co kilka ognisk po drodze. No i tam jest jakby co jeszcze jaszczur, którego mógłbym spróbować poklepać, ale raczej mi się to nie uda. Raczej na pewno mi się to nie uda. I poza tym można teraz sprawdzić, czy skoro już jestem na cmentarzu popiołu, czy teleportacja już jest dostępna, czy to później dopiero. A, już teraz, czyli proszę bardzo, mamy. Trzy lokalizacje już w tym momencie, więc cmentarz popiołu, sama góra, bo to jest Judex Gandry się okazuje. Przelećmy tam. Zobaczmy, czy faktycznie cofnięcie się tutaj było zasadne, czy totalnie byłoby to stratą czasu. Ale no, pamiętam drogę, nie? Wąskie zbocze troszeczkę tutaj, żebym nie zleciał przypadkiem. Ale właśnie, moment. Czemu bym miał się nie skradać? I tak muszę backstaby sprawdzić. Ale co jest, zabójca nie ma? Zabójca nie ma backstabów? Naprawdę? To coś ciebie za hitman. No, nareszcie. Za 201, żeby tak się udało tylko olbrzymowi zrobić. Ej, co? O kurde, gdzie jest kopnięcie, przepraszam bardzo?
Nie, tutaj wiadomość głosiła, że jakoś można kopnięcie zrobić. To nie ma kopnięcie, tylko pchnięcie z odsunięciem się? Ej, dobra, to chcę przetestować mentalnie. A, oczywiście nie ma na kim. Dobra, o, jest i on. No dobra, no to przetestowałem. Dobra, przy następnej okazji, koleś, przy następnej okazji. O, proszę bardzo, na przykład tu. Dobre, dobre, takie ciekawe, ciekawe. Teraz na odsunięcie się i zadanie obrażeń. Ej, w sumie nie wiem od ilu duszyczek mam poziom, ale to można sprawdzić zapewne. Mam na duszę 1659, czyli jak bym pokonał tego jaszczura tutaj, to na pewno by mi się udało tyle właśnie zgromadzić. Tylko czy te wszystkie dusze, które teraz mam ze sobą, czy one już by nie sprawiły, że będę miał tyle, ile trzeba. No i wtedy wchodzi Uchigatana już. No to ma kiepski zasięg na szczęście. No dobra, ja bym chciał mnie teraz zabić, to przynajmniej nie będzie mnie słyszał. O, i to jak widzicie jeszcze trudniej niż w przypadku Judexa Gandyra chyba, więc nie, to jest zła trasa. To jest bardzo zła trasa. Zwłaszcza, że on jest, no, tuż za mną. Ale tutaj z tego co pamiętam nie iść. Ja! Nie, dobra, to się przestraszy. Myślałem, że tutaj nie, nie. Oj, że tu nie przejdzie, a on jeszcze kroczy. No, ale chyba to jest jego. Oj, albo nie? Nie, serio, łudziłem się, że już tutaj nie podejdzie. Ale myliłem się. Oj, jak bardzo się myliłem. Oj, nie, dobra. To było chyba straszne zło, że go tutaj zaprosiłem. Że go tu ściągnąłem. Ja się będę próbował cofać po prostu, to on będzie za mną biegał. I to cofnięcie się będzie znacząco utrudnione. Dobra, a tutaj coś? Ej, moment, czy żebym pominął w ogóle tą odnogę wcześniej? Nie, no raczej nie. No coś by tutaj było raczej. Przynajmniej tak mi się wydaje. Właśnie, a czemu w ten sposób mnie potraktował po prostu jaszczura? Czemu tak go nie zniszczyć? Bo tak się nie da. Nie z jaszczurem. On jest zbyt mocny, zbyt silny na takie rzeczy. Ja poza tym wszystkim on tutaj cały czas się kręci. A może się zaciął tam? Jak się zaciął, to go wykończę. Oj, chyba nie. Oj, chyba nie. No, ale takie delikatne małe pchnięcia. W sumie to nie jest aż takie niebezpieczne. Może nawet po kilka. Ej, jakbym się takim farciarskim sposobem udało go wykończyć, to naprawdę nieźle. No powiedziałbym chodź, ale lepiej nie przychodź tutaj. Nie próbuj się turlać. No a jeżeli ja tam nie spadł do niego? On mnie tam zrobi z dupy takie muczaczo, że raczej tego nie przeżyje. No, czyżby coś nowego wreszcie? Jak on będzie robił tak samo, to ja to przeżyję. Ja to autentycznie przeżyję i go zabiję jeszcze. Spróbuj zaatakować, spróbuj. No tylko musisz delikatnie bardziej w moją stronę. I znowu. Do oporu, kochani, do oporu. Ja go zmęczę. Jeżeli on tak będzie się zachowywał, czyli siedział tam, to ja go autentycznie zmęczę. Oj, to było, ale... A, czyli można wykonać pchnięcie z zatarczy? Ej, tego to ja nie wiedziałem. Myślałem, że w przypadku tylko niektórych tarczy. I to mówiąc niektórych mam na myśli może jedną czy dwa rodzaje góra. Ale teraz zaczyna się zastanawiać, czy przypadkiem więcej pchnięć nie byłoby lepiej. Oj, chyba się ruszył. No oby nie, bo to miejsce jest naprawdę fortunne dla mnie. No, no, no. Jakieś tam 30 mu zabrałem to pchnięcie z zatarczy.
O, już teraz chyba nazbyt odważnie sobie pozwalam z tym gościem. No ale się go zmęczyć już. Bo tuż po tej walce, jeżeli ona będzie przeze mnie zwycięska, no to pojawi się Uchigatana w moich rękach. No, zawsze chciałem się pobawić tą broją. Była zbyt zręcznościowa dla mojej postaci, która bazowała na sile, a teraz jak mam bardziej zręcznościowego, zapiszę, no to no... To będzie broń jak znalazł. Taka, przez którą, z którą będę mógł biegać przez większość gry. No dobra, dwa ciosy. No dobra, dwa ciosy jeszcze. Dwa ciosy, nie więcej. Albo jeden. Łuska z tytanitu. Plus, no, więcej niż za bossa chyba dostałem. Więc teraz po prostu trzeba spieniężyć. Trzeba. I nie ma innej możliwości, więc z powrotem. Na pełnym bucie. Oczywiście na pełnym buzie do teleportu, no bo po co cisnąć z buta tam na sam koniec, kiedy można po prostu cisnąć podróż, przejść się do kapliczki zjednoczenia i mieć to z głowy. No to teraz trzeba ładnie zagadać. Dzień dobry. Mam do pani sprawę. Sprawa niecierpiącą zwłoki. Potrzebuję siły i być może jeszcze trochę zręczności, ale najpierw siły. Tego potrzebuję przede wszystkim. A tylko te dwa poziomy. Dobra, niech będzie. No i przepraszam, że nie dałem pani skończyć, ale ja tutaj mam ważniejsze sprawy do zrobienia, czyli muszę zmienić ten miecz na ten. Kurczę, jakby nie patrzeć, nie no, mnie premiowany ze zręcznością, to znaczy ze siłą, ze zręcznością bardziej. Plus jeszcze wskaźnik obciążenia utrzymujemy na zadowalającym poziomie poniżej 50%, więc wszystko się zgadza. Uchigatana. Jak się tym walczy w ogóle? Nigdy nie miałem okazji. Aha, i pchnięcie. Całkiem szybkie, plus cięcia. Dobra, a oburącz? To samo, tylko szybciej i bardziej tak, no, w japońskim stylu. Charakterystycznym dla samurajów. Dobra, a mocne? Cięcie z góry. Ale teraz pozostaje jeszcze kwestia przeturlań i tak dalej. Dobra, horyzontalne cięcie, ale pojedynczo też. Okej, okay, to akurat bardzo dobrze. No i co mi jeszcze pozostało? A, kombinacje wszelakie. Czyli na przykład lekkie cięcie z mocnym pchnięciem. Akurat to, kurde, kiepsko. No ale właśnie, trzymając tarczę oburącznie. Nie chodziło mi o tarczę, tylko o miecz. Czy tutaj nie ma innej kombinacji? Okej, okay, to jest zwykłe wbicie w glebę. A w tym przypadku też to samo. Kurczę, nie lubię takich wbijających w dół cięć z góry. Kurde. No dobra, kochani, no to tak. Skoro miecz już jest, postać ulepszona i z grubsza nie wiemy, co robić, no to jest dobry moment na skończenie tego drugiego odcinka z Dark Souls 3. Więc do usłyszenia, kochani, w kolejnym materiale. Trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!